Nalewki to są moją pasją i tak mam bardzo osobiste podejście do nich, zwłaszcza, że zawsze tak powtarzam, że trzeba po prostu te gąsiory trochę poklepać, podotykać, bo to jest to taki związek w momencie, w którym się robi pewne rzeczy samemu, ręcznie. Drylujemy owoce, tam mamy różne szypułki, wyciągamy. To jest jednak, a w wielu wypadkach ja sam zbieram te owoce. Kiedyś była muzyka, sport, a teraz są nalewki. Zapraszam na targ prawdziwy, który się odbywał będzie w domu braci Jabłkowskich. Na małym stoisku będzie można zdegustować około 20-15 rodzajów fajnych nalewek. No i można przy okazji nabyć na prezenty czy na coś innego.